Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 8 modułu kursu Materiały budowlane i elementy wyposażenia terenów zieleni. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Plac zabaw to wydzielone miejsce, często ogrodzone, przeznaczone do zabawy dla dzieci. Urządzenia placów zabaw są według prawa budowlanego obiektami budowlanymi, postrzeganymi jako elementy małej architektury. Place zabaw umieszczone w różnego rodzaju terenach zieleni, parkach czy osiedlach mieszkaniowych stanowią źródło nieopisanej radości dla dzieci, które chętnie z nich korzystają. Ciekawe i funkcjonalne miejsce zabaw można osiągnąć dzięki profesjonalnemu i stworzonemu z wyobraźnią projektowi. Stosowane na placach zabaw rozwiązania uwzględniać powinny potrzeby dzieci, młodzieży, dorosłych i rodziców, zróżnicowanie ukształtowania otoczenia, warunki klimatyczne, w tym zwiększone występowanie nasłonecznienia, wiatru i deszczu, warunki dotyczące ewentualnego zanieczyszczenia czy hałasu. Bezpieczeństwo. Urządzenia zamontowane na placu zabaw podlegają unormowaniom. Dyrektywa 2001/95 na WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 grudnia 2001 roku w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Dziennik urzędowy UE L11 z 15 stycznia 2002 roku. Szczegółowe przepisy są różne w zależności od kraju, ale zawsze obowiązuje zasada, że wszyscy producenci, importerzy oraz dystrybutorzy mają obowiązek wprowadzać na rynek wyłącznie produkty bezpieczne. W odniesieniu do urządzeń na placach zabaw oraz ich nawierzchni obowiązują normy PNEN 1176, PNEN 1177. Do polskiego porządku prawnego dyrektywę tę wprowadza ustawa z 12 grudnia 2003 roku o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Dziennik ustaw 2003 nr 229, pozycja 2275 z późniejszymi zmianami. Jako że każde urządzenie na placu zabaw jest obiektem małej architektury, odnoszą się do niego przepisy ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Dziennik ustaw 2006 nr 156, pozycja 1118 z późniejszymi zmianami. Większość wypadków, jakie zdarzają się na placach zabaw, wynika ze złej konserwacji, źle zaprojektowanej konstrukcji urządzenia, niewłaściwej strefy bezpieczeństwa, nieodpowiedniego podłoża. Najnowsze normy zawierają regulacje w zakresie stref bezpieczeństwa i materiałów, z jakich powinno być wykonane podłoże dla różnych rodzajów wyposażenia placów zabaw. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.